Yeah, what it do to DJ Jajor? Bitches ain't shit but hoes with chicks. Link on his nuts and suck the dick. Ej, yo, bo, wiesz co to jest Follow the Rabbit, odcinek 6. Wjeżdżamy właśnie do Wrocławia. Odwiedzimy Waldemara Kastę w jego zajezdni i posłuchamy, co ma do powiedzenia na temat kondycji polskiego rapu. Brie. Ok, G's up, hose down. W tym odcinku również zabiorę was do dalekiego Wałbrzycha, do klubu K10, gdzie zobaczycie, jak się robi prawdziwy rap. No, gdzie zobaczycie, jak znowu sobie łamię girę. Złamałem girę, dałem gitarę, żody nie dałem. Żonę wziąłeś sobie sam. Słuchajcie, bo ostatnio widziałem, że zhejtowaliście mocno Kalafiego, mojego człowieka, za to, że mówi prawdę, więc chciałem powiedzieć, że wszystkie te i te do które nas nienawidzą, mogą nas nienawidzić dalej. Brr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 r
tu. Tu. Zawsze tak panikujesz, nie? Gdzie jest wiatr? Kurwa do ciebie. Ale co, skąd on ma to wiedzieć? Życiu, no. Tak jak ty, nie? Fajny ten złom. Jedź tam, no gram teraz. O kurwa, ginęło plantę. Idziemy po swoje, dla nas bloki są za małe. Bilety. Ja na gapę. Dzień dobry, bileciki do kontroli poproszę. Bileciki. Ja mogę wysiąść. No proszę, no wysiadaj. Łaj kamerę. Erdol i cię. Odios! Idziemy po swoje, dla... Ej, teraz jak w tym, przeskakujesz do następnego. Jak w czym? W grach. Ale zarośnięte jak w tym. Jak w czym? O, co zaparkował? Wy wszyscy gadacie... W Call of Duty. Wy wszyscy gadacie jak w tym. Jak w czym? Jak w tym. Jak w czym? Krypeć. Zarośnięte jak w czym? Ty kiedyś po prostu, żeby było taniej, produkowali autobusy, w których kierowca kucał. I jak zmieniałeś biegi albo dodawałeś gazu, to musiałeś napierdalać, wiesz. Jak w czym? Kolinko. Hamulec. Idziemy po swoje, dla nas bloki są za małe. Taką drogę wybrałem. Dotarliśmy wreszcie do właściwego wejścia. Poznajcie moich przyjaciół. Boaz. Jedziemy, galopujemy. Przygotowałeś. Cześć, siemano. Cześć. Lato wszędzie. Wake Park, Wrocław. Reklamówka. Kojarzycie, nie? Tam globalnie teledysk, te historie. Deska, woda, fan, jaranie. Przyjemna atmosfera. I mili, inteligentni młodzi przystojni. Słuchajcie, 19 maja chciałem was zaprosić do Wrocławia tutaj, na Wake Park. Opowiedz mi. Wake Park Wrocław, 19 maja, Wrocław Water, trzecia edycja. Zapraszamy zawody wake'owe, skimboardowe, longboard, flyboard, paddleboard. Właśnie, może byś koncert. Nie wszyscy wiedzą, co to są te wszystkie boardy. Może byś po kolei, wszystkie boardy teraz wiedzą, co to są boardy. Wakeboard, tak? Deska, która jest ciągnięta za motorówką lub za wyciągiem. My posiadamy wyciąg. Będą różnego rodzaju ewolucje na przeszkodach w powietrzu. Flyboard, kosmiczne buty, które zakładamy. Unosimy się w powietrze do 8 metrów dzięki wyrzucanej wodzie. Masz taki plecak, z tyłu ciągniesz za sobą skuter, który zasysa wodę i cię wyrzuca. Także coś niesamowitego. I Waldemar Kasta jeszcze będzie grał. I my też tam będziemy. Zapraszamy. 19 maja Wrocław. Bang! Waldemar Kasta. Przerobiony, uśmiech sobie, jak zobaczysz ten, jak się siedzi, po prostu jedzie, czuje się jak to. A to muszę kas założyć, nie? O, może ci tak. Bo tak jest przepis. Szeroka kiera, wiesz. Czemu ona jest taka prosta w ogóle, jak to jest? Musisz mieć charyzmę, jak Scarface, nosić jej bliznę. Bez litosny, by wejść w ten biznes. Jak Tony Montana, to tu przypiło na alarm. Musisz być jak taran i hordy Hannibala. Musisz wierzyć, co to robisz, wierzyć wysoko jak COVID. Bang! Dziadzior TV, niech się tu nie zdziwi. Idziemy po swoje, dla nas bloki są za małe. Taką drogę... Centrum do spraw katastrof i klęsk żywiołowych, zajezdnia. Tutaj truple. Stworzyła. Tutaj mamy wysokiego trupa. Tutaj jest poprzedni właściciel. Jemu się nie udało. To jest pracownia projektów międzykulturowych, czyli coś, co niedługo będzie działać jako nieformalny dom kultury. Idziemy po swoje, dla nas bloki... Idziemy po swoje, dla nas bloki są za małe. Safety first. Idziemy po swoje, dla nas bloki... Tutaj sytuacja jest bardzo prosta. W tej chwili generalnie to są biura wolontariatu. I obczekajcie, bo tu właśnie jakiś gość idzie w moją stronę.
Za chwilę będzie konfrontacjona. Tutaj widzę ten, dzieciaki też coś malują po ścianach. Nie, no to było tak, tak, to było tak, że daliśmy ścianę, żeby za każdy raz robił co chciał. Tu będzie część jakby, w tej chwili tu są biura wolontariatu, natomiast to będzie część hostelowa. Oznacza to, że wszyscy muzycy, którzy przyjadą do mnie pracować do studia, czy też pracować w salach prób, będą mogli, że tak powiem, nie wychodzić z obiektu. Czyli kompleksowość przede wszystkim, tak? Czyli tak, tu jest biuro tatusia. Niestety z uwagi na remont mogę pokazać, jak wygląda artystyczny nieład. O, gitary są. To jest biuro tatusia. Zagrasz nam. Chwilowo, niestety, że tak powiem, nie nadaje się do pokazywania. Normalnie było czysto. Przysięgam. Idziemy po swoje, dla nas blok. Teraz tak, tu będzie studio. Tak, czyli kabina. Tutaj masz na przestrzał. Tutaj jest pierwsza sala prób. No. Bardzo przyjemnie. Tak, że tutaj mam salę prób swoją. Tu nowe audio zakupione. Jestem bardzo zadowolony. Tomasz Pomian, wspólnik ze swoim bratem, osobiście pojechał generalnie, ażeby nasza placówka Sound Depot miała nowy sound. No plus wiadomo, wszędzie od chuja gratów, no ale to tylko i wyłącznie dlatego, że mamy w tej chwili rozbióreczkę, że tak powiem, nie? Jakieś taki niedociągnięty. I teraz jak wyjdziecie stąd, z sali prób, czyli powiedzmy, że ten muzyk wyszedł z tego hostelu, tutaj sobie przyszedł, idzie sobie tym korytarzem. Idziemy po swoje, dla nas bloki. I tu ma taką opcję. Tu ma taką opcję pod tytułem koncertowo, tak? Czyli mamy salę koncertową. Tak? Mareczku, tutaj zrobisz scenę, nie? Tutaj. Tu będzie scena. Marek zbuduje nam. In the place to be. My DJ Evil E, Islam, he creates the beat. What? Do wygrania oczywiście, voila, bang, tara. No, hustling, panie. Zepniemy gumką, kurwa, monety. Hustling, panie, to dzielnik, kurwa. Come on, nie będzie to najłatwiej. To jest pogromcy mitu, zobaczcie. Dlaczego nie owija się gumką monet? Cicho, damy radę. Milionów monet szczególnie. Pozdro mrozu. Ups. Kurwa, damy radę. My nie damy, jak my nie damy. Praca w kolektywie. Jest, nikuja, nikuja, to ci się nie zdarzyło, nikuja. To czekaj, to ty. Nie da się. To teraz. Ty wychodź. Bang! Come on! Come on, what you say? Come on, focus, come on. Nic się nie dzieje. Come on, motherfuckers, come on. Let's go deep. Jacek, ugryź. Prawdziwe. Real money. I deal na to, nie? Ej, kulopera, nie? Hip hop money, yeah. Let's go. Disco Inferno. To jest jeszcze za ziomek, kurwa. Z Oklahoma, baby. All day, no fucking way, kurwa, all day long, no. With no fucking reason, let's go. To jest człowiek, kurwa. Zobaczcie, co tutaj znalazłem. I to jest ten, zagadka kolejna dzisiejszego wieczoru. Masz, kurwa. Kurwa, masz. Gdzie to wypasz? Teraz jestem kulą. Kulą podchodzę. Patrz to, jestem kulą. To jest zagadka, uwaga! Gdzie jest, kurwa, zjewa? Nie, ty jesteś idiotą. Nie, właśnie ty. Nie, bo kurwa ty. Nie, bo ty. 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 Więcej razy powiedziałem? Najgłośniej. Gazetka jest? Możemy jechać. Kupuję wszystkie gazety. Pozdrawiam wszystkie kobiety. Jestem. Bang, bang, bang. Słuchajcie, jesteśmy w Wałbrzychu przed klubem K10. Niedługo zaczynamy imprezę. To jest oczywiście Follow the Rabbit TV, a to jest to, co każdy raper powinien mieć ze sobą przed przyzwyczajeniem do koncertu, prawda? Bagietka, filety śledziowe w sosie musztardowym, łosoś wędzony. Bang! Zaraz zamawiam zimną wódkę, cytrynę i dochodzę do siebie. A każdy na koncert bierze coś innego. Piciu sobie wziął tam jakieś żarcie, bo niby dawno nie żarł. Ja sobie wziąłem coś do picia, bo po prostu dawno nie piłem. Bang, bang! Zdróweczko.
Idziemy po swoje, dla nas bloki są za małe. Taką drogę wybrałem, choć tego nie... Kubo, wygrywanie kapki Kubota. Ja jestem stary producentem i reżyserem Follow the Rabbit TV, dlatego że tu nie ma żadnej reżyserii, nie? Tutaj kolega właśnie Follow the Rabbit TV, to będzie symultanicznie w obu telewizjach teraz, możemy zobaczyć, o, widzicie się teraz. I Follow the Rabbit TV po prostu archiwizuje to, co się dzieje tak naprawdę. Ja wiem, że dla niektórych to jest szokujące, dla niektórych to jest być może obrazoburcze, dla niektórych to jest w ogóle obraźliwe, ale ja się tylko i wyłącznie z tego cieszę, dlatego że to, co ja robię w ogóle, zawsze takie było, nie? Ja jestem specyficznym kolesiem, moi koledzy są specyficznymi kolesiami, nie sramy po krzakach, nie chowamy się pod pierzyną po prostu i być może osoby, które lubią gdzieś w trzecim szeregu stawać i chować się. Uwaga, zaraz będzie kula ciemno na sali. K10 pozdrawia, Follow the Rabbit TV. Yo, to jest Follow the Rabbit TV, jesteśmy w klubie K10 w Wobrzychu. Słuchajcie, tutaj się dzieje naprawdę poważnie. 27 maja zapraszamy na galę w Siebulicach. Będę walczył o tytuł mistrza świata zawodowców w kickboxingu. Bang! Follow the Rabbit TV, let's go! Pozdrawiamy Follow the Rabbit TV. How are you?